Szczęść Boże, Julii Taprzyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Polska jest w stanie wykonać 10 milionów szczepień w ciągu miesiąca, mówi premier Mateusz Morawiecki, który zażądał od Komisji Europejskiej egzekwowania umów zawartych z producentami preparatów. Liczba osób zaszczepionych pierwszą dawką przekroczyła w Polsce 3 miliony. W Europie są produkowane szczepionki, spora ich ilość trafia jednak do krajów spoza Unii Europejskiej, na co nie chcą godzić się państwa członkowskie. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że Unia, w tym także Polska, finansowała pracę nad szczepionką. Dziś dlatego mamy prawo żądać tego, żeby te szczepionki zostawały w Europie. Obok polskiego premiera mówi o tym m.in. prezydent Francji. Zwiększa się presja, jakiej poddana jest Komisja Europejska, bo to ona negocjowała umowy z producentami szczepionek. Dziś nie potrafi tych umów wyegzekwować. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, będziemy musieli zastanowić się, jak uzależnić eksport do krajów produkujących szczepionki od poziomu ich otwartości. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podaje przykład Wielkiej Brytanii. Na wyspy z krajów unijnych trafiło w ciągu 6 tygodni 10 milionów dawek szczepionki. Unia Europejska liczy, że otrzyma więcej dawek preparatów w drugim kwartale. W przypadku Polski ma być to nawet 17 milionów. Dostawy i wielkości w najbliższych tygodniach znacznie wzrosną. Wynika to z deklaracji producentów, ale właśnie w przypadku takich deklaracji minister Michał Dworczyk woli pozostać ostrożny, bo już nieraz ci producenci po wcześniejszych zapowiedziach później ograniczali dostawy szczepionek. Polska infrastruktura, polski system logistyki szczepień jest wykorzystywany tylko w około 20-25%, a mamy jeszcze możliwość wyskalowania tego w taki sposób, żeby szczepić 10 albo więcej milionów osób miesięcznie. Polski rząd chce więcej szczepić i to właśnie w drugim kwartale. Dynamika szczepień ma gwałtownie rosnąć. Wprowadziliśmy zmiany w przepisach w taki sposób, żeby zarówno do samego procesu szczepień, jak i do kwalifikacji pacjentów włączyć osoby inne niż lekarze. Nie zgadza się z tym Naczelna Rada Lekarska. Twierdzi, że to igranie z bezpieczeństwem pacjentów, ale inne stanowisko w tej sprawie ma jej były przewodniczący Maciej Hamankiewicz. 95% osób do szczepień może być kwalifikowana nie przez lekarza, ale tam, gdzieś by się pojawił jakikolwiek cień wątpliwości, musi na taką wątpliwość odpowiedzieć lekarz. W Polsce zaszczepiono 3 miliony osób. Polska szczepi tymi preparatami, które dopuściła Europejska Agencja Leków, w tym także preparatem AstraZeneca. Zaufanie do niego na skutek zgłoszeń o możliwych zakrzepach gwałtownie osłabło. Mamy takie sygnały z wielu punktów szczepień, gdzie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent osób, które były zapisane na szczepienia tym preparatem, nie pojawiają się, rezygnują ze szczepienia. Europejska Agencja Leków prowadzi w tej sprawie badania. Dziś ma wydać rekomendacje. Stosowanie preparatu zawiesiły m.in. Francja i Niemcy. W Sejmie ruszyły prace nad projektem inicjatywy ustawodawczej Tak dla rodziny, nie dla gender. Dalszych prac nad nim chce obóz rządzący. W trakcie sejmowej debaty opozycja budowała długi akt oskarżenia przeciwko autorom dokumentu. Byli politycy, którzy sięgali po prowokacje, wprost szydząc z osób wierzących. Konwencja stambulska jest elementem presji, jaką środowiska ideologiczne chcą wywierać na prawo. Dokument tylko pozornie walczy z przemocą. W praktyce to manifest ideologii gender, na co w Sejmie zwraca uwagę przedstawiciel inicjatywy Tak dla rodziny, nie dla gender, Marek Jurek. Ani wprowadzenie tej konwencji, ani jej wypowiedzenie nie zmienia żadnego przepisu kodeksu karnego czy kodeksu cywilnego. Inicjatorzy projektu chcą chronić przed przemocą kobiety, dzieci, wszystkich krzywdzonych, ale bez forsowania zapisów ideologicznych. Stąd obok wezwania do wypowiedzenia konwencji, bo to znalazło się w projekcie ustawy, inicjatywa Tak dla rodziny, nie dla gender proponuje pozytywną alternatywę. Dokument, który wskaże faktyczne przyczyny przemocy, ale bez sięgania po postulaty ideologiczne. Chcemy, żeby przyjęcie tej ustawy upoważniającej prezydenta do wypowiedzenia konwencji stambulskiej towarzyszyło zawarcie Narodowego Porozumienia Antyprzemocowego. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej chce zobowiązać też rząd, by najpierw opracował, a później zaprezentował na szczeblu międzynarodowym projekt Konwencji Praw Rodziny. Postulaty Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla rodziny, nie dla gender spotkały się ze sprzeciwem opozycji, którego prawdziwy tytuł brzmieć powinien Tak dla przemocy,
nie dla równości. Opozycja przez kolejne minuty budowała długi akt oskarżenia wobec autorów ustawy i obozu rządzącego, który chce dalszych prac w sejmowych komisjach. Każda łza spada na wasze sumienie, podobno chrześcijańskie. Bronicie damskich bokserów, którzy są w waszych szeregach. Prowokacją próbowała posłużyć się poseł Klaudia Jachira, która postanowiła zadrwić z kościoła. Właśnie w dyskusji o konwencji, którą za ideologiczną uznał Episkopat Polski. Uderzy ona najbardziej w katolickich księży. Po pierwsze, dlatego, że chodzą w sukienkach, że ministranci służą w komeszkach. Te wszystkie oskarżenia przeciął Marek Jurek. To jest dehumanizacja osób i rodzin przeciwstawiających się ideologii gender. To jest niszczenie debaty publicznej, to jest język pogardy i nienawiści. Wcześniej wypowiedzenia konwencji stambulskiej zażądała Solidarna Polska. Premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na ten krok skierował konwencję do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj język polski, dziś matematyka. Trwają próbne egzaminy ósmoklasistów. Wczoraj ósmoklasiści podjęli pierwsze wyzwanie. To egzamin z języka polskiego. Było powiązanie z panem Tadeuszem, był latarnik, była rozprawka, opowiadanie było. Tomasz, uczeń ósmej klasy, jest przekonany, że dobrze poradził sobie z zadaniami. Spodziewałem się, że będzie trudniejszy. Myślałem, że będzie więcej pytań, tak jak na przykład z tamtego roku. Nie było listu, było zaproszenie. I szczerze mówiąc, łatwiej poszedł niż tamten. To dopiero egzaminy próbne. Prawdziwe wyzwanie wciąż przed uczniami. W tym pierwszym sprawdzianie udział wzięło ponad 88% szkół, poinformowała rzecznik Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Są zapewne również szkoły, które podjęły decyzję o przeprowadzeniu egzaminów w formie zdalnej. Jednakże w tym przypadku uczniowie pobierają arkusze samodzielnie ze stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dla uczniów egzamin próbny to dobra okazja, by sprawdzić, co jeszcze trzeba nadrobić. Możemy się dowiedzieć, co możemy dopracować do tego odpowiedniego egzaminu w maju. A wynik z tego właściwego egzaminu właśnie w maju może zaważyć na przyszłości ucznia, wskazuje dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. Od tego, jaki będzie wynik ósmoklasisty, w niemałym stopniu będzie zależało, czy uczeń ów dostanie się do wymarzonej szkoły. Dziś ósmoklasiści sprawdzą wiedzę, którą przyswoili na lekcjach matematyki. Jutro próbne egzaminy z języka angielskiego. Właściwe egzaminy odbędą się w terminie od 25 do 27 maja. Liberalna Partia Ludowa obecnego premiera Holandii Marka Rutego wygrywa wybory parlamentarne. Wynika z najnowszych danych sondażowych. Premier rozpoczął już rozmowy o nowej koalicji rządzącej. Czwartą wygraną Partii Ludowej na rzecz wolności i demokracji potwierdza badanie Exit Poll. Szacunki wskazują, że liberałowie mogą uzyskać 36 mandatów. W poprzednim parlamencie mieli 33 miejsca. Liderem partii jest dotychczasowy premier kraju Mark Rutte. Wynik tych wyborów jest taki, że wyborcy w Holandii dali mi mojej partii, Holenderskiej Partii Liberalnej, wotum zaufania. Premier Mark Rutte rozpoczyna już rozmowę o budowaniu nowej koalicji. Oczywiście głównym problemem, który należy wziąć pod uwagę przez następne lata, jest to, jak odbudować kraj po koronawirusie. Swoją reprezentację w holenderskim parlamencie obok dotychczas rządzącej Partii Ludowej może zwiększyć socjaliberalne ugrupowanie. Według badania Ipsos może uzyskać 27 mandatów, czyli o 8 więcej niż do tej pory. Na początku z pewnością była krytyka, ale w ostatnich miesiącach narastało poczucie, że ludzie są gotowi na optymizm i wizję socjalliberalnego ugrupowania. Współrządzący apel chrześcijańsko-demokratyczny traci najprawdopodobniej 5 mandatów, zdobywając 14 miejsc. O porażce może mówić lider Partii na Rzecz Wolności. Ugrupowanie ma otrzymać 17 mandatów, co oznaczałoby, że straciło 3 posłów i pozycję drugiej siły w parlamencie. Klęskę poniosła też Partia Socjalistyczna, tracąc 6 z 14 mandatów. Zieloni uzyskali 8 miejsc, co w ich wypadku oznacza stratę 6 mandatów. Partia Pracy utrzyma 9 miejsc w parlamencie. Dotychczasowe szacunki nie uwzględniają głosów oddanych korespondencyjnie.
Rośnie napięcie na linii Waszyngton-Moskwa. Najpierw prezydent Joe Biden zapowiedział, że Władimir Putin zapłaci za ingerowanie w wybory w USA. Później Stany Zjednoczone ogłosiły nowe sankcje gospodarcze przeciwko Rosji. Szeroko o relacjach Stanów Zjednoczonych z Rosją prezydent USA Joe Biden mówił w wywiadzie dla programu Good Morning America. Według relacji agencji Reutera amerykański przywódca uznał Władimira Putina za zabójcę. Oskarżył też prezydenta Rosji, że ingerował w wybory w Stanach Zjednoczonych i przechylił szale na korzyść Donalda Trumpa. Zapłaci cenę, długo rozmawialiśmy, on i ja, znam go stosunkowo dobrze i gdy rozmowa się rozpoczęła, powiedziałem, znam cię, jeśli ustalę, że to się wydarzyło, bądź przygotowany. Raport, jaki został opublikowany przez amerykański wywiad, po pierwsze twierdzi, że Putin nadzorował albo zatwierdził próbę zmanipulowania kampanii wyborczej na korzyść Trumpa. Nie zgadza się z nim Rosja. Rosja nie wtrącała się w poprzednie wybory i wspomniane w raporcie wybory w 2020 roku. Rosja nie ma związku z żadnymi kampaniami przeciwko któremukolwiek z kandydatów. W naszej opinii to sprawozdanie jest błędne, całkowicie bezpodstawne i nie przedstawia żadnych dowodów. Na tym jednak oskarżenia płynące ze Stanów się nie kończą. Jeszcze wczoraj USA ogłosiły rozszerzenie sankcji gospodarczych, co jest odpowiedzią na użycie przez Kreml w sierpniu ubiegłego roku broni chemicznej wobec Aleksieja Nawalnego. Poprzez użycie nielegalnych środków oddziałujących na układ nerwowy przeciwko dysydentom, zarówno wewnątrz, jak i poza jej granicami, rząd Rosji w jaskrawy sposób pogwałcił swoje zobowiązania w ramach konwencji o zakazie broni chemicznej i w bezpośredni sposób naraził obywateli swoich oraz innych państw na śmiertelne ryzyko. To oświadczenie Ministerstwa Handlu Stanów Zjednoczonych. Restrykcje obejmują eksport towarów i technologii do Rosji. USA chcą uniemożliwić Moskwie, i tu cytat, dostęp do wrażliwych amerykańskich technologii, mogących być użytych w złowrogich działaniach związanych z bronią chemiczną. Na teraz to już wszystko. Kolejne wydanie o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszam.